Gość miał piękną żonę, która lubiła się kochać, ale on uwielbiał spać. Po pracy szybko wskakiwał do łóżka, tak aby jej nie obudzić. Budzi się z samego rana, przeciąga się i widzi starego faceta w białych szatach obok niego. Kim jesteś, człowieku i gdzie jest moja żona? Jestem świętym Piotrem, a ty nie jesteś w swoim łóżku, tylko w niebie. To znaczy, że umarłem? Pewnie mnie żona otruła za to, że zamiast kochać się z nią, to szedłem spać. Chciałbym z powrotem na Ziemię, muszę rozmówić się ze swoją żoną. Słuchaj, to nie takie proste w tym momencie. Są trzy opcje. Możesz wrócić na Ziemię jako zwierzę albo jako kot, krowa lub kura. Hm, jako krowa nie chcę, nie będę cały dzień żar trawy, bo to nudne. Jako kot mleka nie lubię, też nie chcę. Ale jako kura, to spoko, pogrzebie sobie w Ziemi, zjem kilka robaków. Wybieram kurę. Facet jako kura stoi przy kulniku i rozgląda się dookoła. Podchodzi do niego druga kura i mówi. To ty jesteś tą nową, co wysłał do nas święty Piotr? Tak, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Za chwilę mi zat rozsadzi. O co chodzi? To znaczy, że chcesz znieść jajko, musisz chwilę pogdakać i mocno przeć. Facet zagdakał i mocno prze. Po chwili wypadło jajo. Ale ekstra, jeszcze raz chcę. Zaparł się i wypadło drugie jajo. Zaczął przeć na trzecie jajko i nagle słyszy głos żony. Stefan, wstawaj, zesrałeś całe łóżko. Rozmawia córka z matką. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Okres mi się spóźni na trzy miesiące. Matka poszła do łazienki i wyjęła z szafki test ciążowy. Po zrobieniu testu okazało się, że córka jest w ciąży tego swojego kochasia, żeby do nas przyjechał. Córka zadzwoniła do ojca dziecka. Po dwudziestu minutach pod dom przyjechał najnowszy Mercedes. Wysiada z niego facet w średnim wieku, elegancko ubrany. Siedzą wszyscy przy stole. Facet tłumaczy, że nie może poślubić ich córki, bo sam ma rodzinę. Ale pomoże wychować dziecko. Słuchajcie, jak urodzi się syn, to dam mu piękną willę, Mercedesa i dwa miliony dolarów. Jak urodzi się córka, to dam jej wielki dom i fabrykę czekolady, a także złoto o wartości pięciu milionów złotych. A jak urodzą się bliźniaki, to dostaną dziesięć milionów dolarów na głowę. A jak córka nie donosi ciąży i poroni, to w tym momencie odzywa się ojciec. Jak się nie uda, to zrobi się jej kolejne dziecko.